Odkrywaj seriale z podcastem Polskiego Radia. Cześć, ja nazywam się Maciej Kędziora, a to podcast przerwa na serial. W dzisiejszym odcinku opowiem o stanie seriali komiksowych w roku 2024, albowiem opowiem zarówno o Pingwinie na platformie Max, jak i o serialu To zawsze Agata na Disney ⁇ a także wspomnę o najlepszym serialu szpiegowskim współczesnej telewizji, czyli o kulawych koniach. Jak zawsze mogą pojawić się pojedyncze spoilery, ale tylko po to, by wprowadzić Was w klimat omawianych produkcji. Przerwana serial. Zaczynamy. A zaczynamy od produkcji bardzo wyczekiwanej, czyli od serialowego Pingwina, dostępnego na platformie Max. Osiem odcinków czeka nas w spotkaniach z Pingwinem. Kontynuacji filmowego Batmana w reżyserii Mata Reevesa w roli głównej Colin Farrell. W Batmanie już pojawił się na drugim planie w krótkich scenach tutaj już na planie pierwszym mimo że pod warstwą świetnej charakteryzacji wciąż widzimy jego niesamowitą energię i mrok, który wydobywa z Oswalda, którego marzeniem jest stać się niepodzielnym liderem mafijnego środowiska Gotham City, za Gotham City robi tutaj Nowy Jork i to też ciekawe, bo często Gotham mówi się, że było właśnie refleksją, zwierciadłem komiksowym Nowego Jorku i przemian w Ameryce. Tutaj także mamy poczucie, że Pingwin chce nam opowiedzieć o sytuacji w Ameryce. Wszystko zaczyna się od końca Batmana, który kończy się pewną katastrofą. Tutaj nie chcę spoilerować, bowiem jeśli jeszcze nie widzieliście wizji filmowej Matarifsa na temat człowieka nietoperza, warto zacząć od tej propozycji nie tylko dlatego, że jest yy, poprzednikiem w jakiś sposób narracyjnym pingwina, ale także dlatego, że wprowadza bardzo konkretną stylistykę, w której pingwin jest kultywowany, czyli właśnie stylistykę kina noir kryminalnego, bowiem dla Materipsa właśnie ta część kryminalna, detektywistyczna Batmana jest najciekawsza jako element jego charakteru. Co mnie cieszy, bo nie ukrywam, że dla mnie także właśnie te elementy kryminalne też odkrywane w grach o Batmanie w, w Arkham, czy to w Arkham Asylum, czy w Arkham Knight były najbardziej ekscytujące więc cieszę się, że właśnie mamy uniwersum, mikrouniwersum Batmana, w którym na Gotham patrzymy właśnie z perspektywy kryminału, detektywistyki, kryminologii, a w przypadku Pingwina z perspektywy mafijnej. Nie da się ukryć, że są tu konkretne punkty odniesienia, mam wrażenie do, z jednej strony lat 70. i do filmów kryminalnych tamtego okresu, myślę także o takim filmie jak Mickey i Nicky, z drugiej strony rzecz jasna do rodziny Soprano, co nie powinno nas dziwić, no bo w końcu wciąż mówimy o platformie Max, a wcześniej HBO, gdzie jednak nazwisko Soprano budowało nową telewizję i kreowało trochę wyobrażenie o tym, jak przedstawiać długodystansowe seriale mafijne. Faktycznie czuć, że Momentami tu wybrzmiewają echa perypetii familijnych sopranosów, być może także echa roli Gandolfiniego jako to niego soprano, ale przede wszystkim Pingwin chce być produkcją bardzo w swojej formule klasyczną. Mało tu mamy... Pomysłowości, którą kojarzyliśmy właśnie z Batmanem Mata Reevesa, kolorystycznego podejścia, być może jakiegoś artystycznego, dostajemy po prostu solidną propozycję kryminalną, która jest opowiadana bardzo linearnie i nie wprowadza póki co wielu zwrotów akcji, jeśli chodzi o stronę artystyczną, bo oczywiście zwroty akcji scenopisarskie nas czekają, ale czy są one najbardziej satysfakcjonujące? Tutaj postawiłbym znak zapytania, zwłaszcza, gdy przynajmniej w dotychczasowych odcinkach za każdym razem musieliśmy tutaj w cudzysłowie drżeć o życie Oswalda. Pytanie, czy na pewno będziemy to robić, gdy mamy świadomość, że dostaniemy przynajmniej 8 odcinków w historii o tytułowym bohaterze, który zapewne przeżyje, dlatego że jest najbardziej charyzmatyczną częścią całego serialu. Nie da się ukryć, że jednak drugi plan tutaj także dodaje dużo pozytywów, zwłaszcza Sofia Falcone, grana przez Christine Milot i mroczna, zagadkowa, najbardziej fascynująca postać póki co w całym uniwersum serialowego Pingwina. Pojawia się też Wiktor Aguilar, zbudowany specjalnie na potrzeby serialu. Nie jestem ekspertem komiksowym, ale z mojego dość długiego researchu wynika, że nie ma odpowiednika komiksowego Wiktora Aguilara, a więc mamy dość intrygującą postać, która staje się pomocnikiem Oswalda, no właśnie, pomocnikiem, czy też zakładnikiem. No to pytanie będzie sobie musiał odpowiedzieć przez cały czas trwania serialu, odpowiadając też na pytanie, czy na pewno chce się spełniać w świecie mafijnym porachunki między rodziną Falkonów, a rodzinom e, maronich, ten świat kryminalny jest rzecz jasna interesujący, ale mam wrażenie, że jest też do tego powtórny. Jeśli będziemy powielać te same schematy raz za razem i nie dodamy nic ciekawego, być może poza kilkoma dobrze napisanymi sekwencjami rozmów przy obiedzie, okaże się, że w pingwinie brakuje życia do tego, żeby chcieć powracać do Gotham City bo jasne, filmowo, rzemieślniczo, jest to zrealizowane na najwyższym poziomie. Charakteryzacja Kolina Farela jako Oswalda jest zdumiewająco przepiękna. Za reżyserię pierwszych trzech odcinków odpowiada Craig Zobel, tutaj pojawia się tytuł Mare of East Town, jeden z najciekawszych seriali kryminalnych platformy Max ostatnich lat, więc tutaj wszystko się zgadza. Jak już wspomniałem drugi plan aktorski, także cieszę się, że Michael Kelly powraca w jakiejś charyzmatycznej roli, kojarzymy go z House of Cards tutaj jako Johnny Vitti, który chce zarządzać rodziną Falconów po śmierci Carmaina, ale brakuje pomysłowych elementów, które zawsze budowały go tam, city, refleksji, rzeczywistości, zwierciadła wobec tego, co nas otacza. Czegoś więcej poza klasyczną formułą kryminalną mafinową którą dostajemy często w telewizji, która nie jest niczym nowym. I jasne, jest to serial. Kilka półek wyżej od serialowego Gotham, które dotychczas towarzyszyło nam uniwersum Batmana w telewizji, ale chyba spodziewaliśmy się czegoś więcej, zwłaszcza po propozycjach, które czynił nam Matt Reeves w filmowym Batmanie. Tutaj brakuje tej pomysłowości tego elementu noir, kryminału, który wciągał w Batmanie i nie pozwalał nam wyjść z tego świata bez olśnienia i zdumienia tym, że można wciąż proponować coś tak ciekawego w historii człowieka nietoperza. I jasne, jest to też coś innego niż Pingwin proponowany przez Tima Bartona w powrocie Batmana. Tam jednak po dziś dzień jestem w stanie sobie w stanie zamykając oczy wyobrazić konkretne kadry. Tutaj mi mocniejszego oddziaływania na wyobraźnię, mocniejszej wizji realizacyjnej, póki co brakuje, ale i tak nie jest najgorzej, więc póki co z pingwinem trwam, ale póki co pingwin na maks, raczej pod znakiem lekkich rozczarowań. Skoro była mowa o serialu DC, należy także wspomnieć o nowym serialu Marvela, to zawsze Agata, czyli spin-off WandaVision już na platformie Disney ⁇ I zatrzymajmy się na chwilę przy WandaVision, bo mam wrażenie, że powtarza się schemat z Pingwina. Tak jak w przypadku Pingwina, wspominałem, że film Mata Rifsa zabiera trochę pozytywów Pingwinowi, albowiem był znacznie ciekawszy formalnie, artystycznie, jeśli chodzi o punkt wyjście i opowieść. Tak samo jest w przypadku To Zawsze Agata, bo WandaVision jest w każdym elemencie serialem o niebo lepszym. Miał znacznie ciekawszy punkt wyjścia, był znacznie ciekawiej poprowadzony. Cała historia powodowała i wzbudzała zainteresowanie nawet w momencie, gdy Marvel przestał mnie intrygować tak bardzo. Mam wrażenie, że była to świetna historia mojego dzieciństwa i lat nastoletnich, aż do czasu Avengers Koniec Gry, gdzie w jakiś sposób pożegnałem się z Marvelem emocjonalnie, jeśli chodzi o moje zaangażowanie i to było takie piękne zwieńczenie bardzo długiej filmowej historii w moim życiu i ze wszystkich propozycji telewizyjnych Marvela, to obok może serialu y, O Loki, tak naprawdę tylko WandaVision była w stanie mnie zaintrygować i była też bardzo dobrym serialem. Uważam, że najlepszą propozycją Marvel Cinematic Universe dla mniejszego ekranu, natomiast to zawsze Agata jest spin-offem, jest świetnie zagrana, bo trudno zarzucić Catherine Hahn, tak samo jak była świetna w WandaVision, tak samo jest świetna tutaj jako Agata Harkness, która próbuje wszelkimi sposobami odzyskać swoje moce czarownicy. By tego dokonać wybiera się w podróż szlakiem wiedźm, czyli jak głosi słynna piosenka, która w uniwersum to zawsze Agata jest hitem Down the Witch's Road. Jest to faktycznie piosenka bardzo chwytliwa, zresztą z Agatą wiąże się wiralowa piosenka Agata All Along z WandaVision. Vision. Agata Ole to również y, tytuł, oryginalny serialu i nie da się ukryć, pod względem muzycznym jest to wciąż bardzo chwytliwa propozycja na rynku serialowym, na rynku marvelowym szczególnie. Pojawia się też Aubrey Plaza, którą uważam za najbardziej charyzmatyczną aktorkę w świecie amerykańskich seriali, świetne role w Białym Lotosie, tutaj również jest rewelacyjna i dla niej tak naprawdę śledzę całą opowieść wciąż, bowiem uważam, że wnosi najwięcej energii do świata to właśnie Agata i tutaj pojawia się problem, bowiem pierwsze dwa odcinki polegające na konstruowaniu nowego konwenu czarownic, które mają wyruszyć w podróż szlakiem Wiedzim, są dość wtórną propozycją rynku przygotowego. Później mamy dość wtórne historie mierzenia się z wyzwaniami, które dla bohaterek przygotował szlak Wiedźm. momentami tylko intrygującymi, jak w przypadku bohaterki Alice W. Gulliver, czyli potomkini słynnej rockmęgi, która właśnie śpiewała utwór Down the Witch's Road i jest to jeden z najlepszych momentów to właśnie Agata, tylko wciąż ten moment w żaden sposób nie wynagradza mi spędzonego czasu z serialem, bo jest to serial dość rozczarowujący, a przede wszystkim serialnie intrygujący, bo nie wiem czemu aż tak bardzo inwestować miałbym czas w historię Agaty Harkness. Po co mam śledzić jej drogę szlakiem wiedźm? Być może po to, żeby usłyszeć jeszcze kilka razy tę wpadającą w ucho meandryczną piosenkę, którą bardzo lubię obecnie nucić, ale nie jest to wystarczający argument do tego, żeby poświęcać czas na serial z tak dużą potencjałem. I znów, być może gdyby to nie był spin-off WandaVision, nie zastanawiałbym się nad tym tak bardzo, ale patrząc na to, że WandaVision... Pozostaje najbardziej intrygującym i oryginalną propozycją Marvela od lat, dostajemy serial, który z tego nie korzysta. Co z tego, że trop czarownic jest jednym z najciekawszych tropów współczesnej humanistyki i naprawdę można z nim zrobić wiele, opowiedzieć wiele intrygujących historii zarówno w głównym nurcie, jak i w awangardzie. Mam wrażenie, że to zawsze Agata tego nie wykorzystuje i jasne, będzie dziewięć odcinków, być może jeszcze dostaniemy jakieś kilka zwrotów akcji. Jest to bardzo solidnie zagrane, serial, wykonany także, tylko scenariuszowo bardzo szybko rozsypujący się, bowiem absolutnie nie łapiący naszego zainteresowania, przynajmniej mojego. I w tym momencie pojawia się dylemat, po co tak naprawdę znów mam siedzieć produkcję Marvela, która mnie absolutnie nie jest w stanie zaintrygować niczym nowym. Mam wrażenie, że oglądam sklejkę najciekawszych pomysłów kina przygodowego, które już widziałem kilkanaście razy. Wolę znacznie bardziej powtórzyć WandaVision, zobaczyć znów coś pomysłowego, co nie wyczerpało się na jednym seansie, niż śledzić historię, która być może doprowadzi do jakiegoś ciekawego punktu wyjścia, o którym będę musiał wiedzieć, oglądając kolejne filmy z uniwersum Marvela, ale Czuję bardziej poczucie obowiązku, oglądając to właśnie Agata, niż przyjemność płynącą z sensów, a chyba nie o to chodzi w kinie, czy w serialach rozrywkowych, czy w ogóle w doświadczeniu opowieści serialowych, albowiem jak... Pingwin jest produkcją rozczarowującą, w której chce poznać dalszy rozwój sytuacji, to zawsze Agata ma swoje momenty, ale jest produkcją rozczarowującą, która tak naprawdę powoduje, że nie chce śledzić kolejnych odcinków z wyjątkami właśnie dla ról aktorskich, które nie równoważą tak naprawdę czasu spędzonego na oglądaniu to właśnie Agata, więc w duecie komiksowym, znacznie bardziej polecam śledzić Pingwina, a najbardziej polecam śledzić serial, o którym za chwilę opowiem, czyli najlepszy serial szpiegowski. Serial, który intryguje od pierwszego do ostatniego odcinka i nie wypuszcza nas e, z sideł, jeśli chodzi o zaangażowanie emocjonalne i zaangażowanie widzowskie. To właśnie Agata pozostaje rozczarowaniem i pozostaje... E, Pewnym dowodem na to, że Marvel powoli wypala się artystycznie, trzeba tutaj nowej iskry, tej iskry w serialu o Agacie Harkness niestety nie ma. Słuchasz podcastu Polskiego Radia, przerwa na serial. Zanim jednak wspomnę o kulawych koniach, chwila na serial, którego Wam nie polecam, albowiem również uważam, że jest wtórny i dość rozczarowujący. Mowa tutaj o Parze Idealnej, czyli o serialu, który chyba generalnie już się odradza. Serialu z Nicole Kidman w roli głównej. Kryminał, który opowiada o próbie rozwikłania zagadki śmierci na przeddzień zawarcia ślubu przez potomka bardzo bogatej i popularnej w Ameryce pary. Mamy bardzo popularne tropy współczesnej kultury, które absolutnie nie intrygują i mam wrażenie, że jeśli ktoś chce zobaczyć kryminał w podobnym stylu, ale znacznie lepiej zrealizowany, lepiej żeby sięgnął po białego lotosa z platformy Max albo żeby spróbował zmierzyć się z wielkimi kłamstewkami, tam Nicole Kidman w roli głównej, także para idealna jest dość rozczarowującą propozycją wtórną. I mam wrażenie, że to też wybrzmiewa w braku wielkiego zainteresowania tą propozycją, choć jedną zasadę dobrej propozycji sensacyjnej spełnia. Faktycznie sama intryga intry interesowała mnie do tego momentu, by dotrwać do zakończenia, by poznać finalne rozwiązanie, ale to, co czekało mnie wewnątrz, między odcinkami, pewne dynamiki postaci, dialogi ze wszystkich seriali dzisiejszego odcinka, najbardziej odradzam. Parę idealną, ale z jednej strony serial, który najbardziej Wam odradzam, a teraz serial, który najbardziej Wam polecam. No właśnie, Kula we konie, czyli serial, o którym cieszę się, że mogę opowiadać, bo mam wrażenie, że wciąż jest zbyt mało znana, jest po prostu znakomity. Adaptacja powieści Mika Herona, często zestawianego z Johnem Le Carrejem, jeśli chodzi o najbardziej y, popularnych i najlepszych pisarzy zajmujących się tematyką szpiegowską. Być może dziedzic to zbyt daleko idące słowo, ale spadkobierca tej metody, którą John Lockeray pisał, choć Heron jest znacznie zabawniejszy, a przynajmniej próbuje być, do mnie ten humor przemawia, ale wiem, że nie do wszystkich bardzo surowy, soczysty brytyjski humor przemawiać będzie. Opowieść o Slough w wydziale MI5, do którego trafiają agenci i agentki, którzy na służbie popełnili pewien błąd. Zostawili dokumenty w pociągu, podpadli szefostwu albo pomylili się w trakcie akcji, jak w pierwszym sezonie zdaje się River Cartwright, czyli główny bohater serialu grany przez Jacka Laudena, który trafia ze względu na to, że na szkoleniu popełnił dość sowity błąd, którym musiał przypłacić i właśnie przypłacił karą ze zsyłki do Slockhouse, gdzie odnajduje się na nowo i próbuje się odbudowywać jako agent, ale... Zdaniem wielu ze Slockhouse do normalnej służby się już nie wraca. Czy tak będzie o tym, nie chcę spoilerować cztery sezony świetnej rozrywki przed Wami, no ale najbardziej charyzmatycznym bohaterem całego serialu jest zdecydowanie Jackson Lamp, szef Slockhouse, uznany agent zimnowojenny, który obecnie jest ordynarny, wyzywa swoich pracowników, nie znosi swojej pracy, nie znosi swojego szefostwa, jest niepokorny, ale też czasem. Zdarza mu się zainterweniować w służbie ochrony swoich obecnych lub przeszłych agentów, próbując ich ratować, a wszystko zaczyna się, gdy slokhaus z, z miejsca, gdzie pracuje się bardzo mało albo pracuje się stricte papierkowo, należy zaangażować się w porwanie motywowane politycznie i spróbować rozwiązać tą zagadkę. I później każdy sezon rozpoczyna się od konkretnego wydarzenia, który dynamizuje relacje między bohaterami i spowoduje, że Slockhouse agentów, którzy nie mieli działać w terenie, w terenie zaczynają działać jako Jackson Lamb występuje Gary Oldman, absolutnie znakomity w tej roli jest to rola Oldmana, której dawno nie widzieliśmy i myślę sobie, że w... W pewien sposób łączy się to z początkiem naszego podcastu, bowiem opowiadając o Pingwinie miałem gdzieś w głowie Gary'ego Oldmana jako Jima Gordona z moich nastoletnich Batmanów Nolanowskich. Tutaj także Gary Oldman jako Jackson Lamb jest równie charyzmatyczny, choć nie jest dobrą postacią per se. Jest znacznie bardziej zgorzkniały, znacznie bardziej wulgarny. Świetnie też na drugim planie Kristin Scott Thomas jako wiceszefowa MI5 daje Taverner, świetny, zwłaszcza rozbudowywany w kolejnych sezonach. Jonathan Price jako David Cartwright, dziadek głównego bohatera, również wybitny agent, były szef MI5, który był także przełożonym Jacksona Lamba, więc tutaj również mamy bardzo intrygującą dynamikę. Warto też wspomnieć o Rosalind Eliezer, świetnej jako Louisa Guy. To wszystko spaja się. Tutaj nie ma bohatera, który by nas nie intrygował, który ograniczony byłby by do jednej cechy za każdym stoi jakaś historia. Za każdym z tej historii, którą chcemy odkryć, którą chcemy poznać. Chcemy znać powód chociażby, dlaczego trafili do Slockhouse. To punkt wyjścia dla wielu dyskusji w wprowadzaniu nowych bohaterów i nowych bohaterek, ale później odkrywamy także inne tajemnice. Odkrywamy przeszłość postaci. Każdy ma jakiś charakter i z każdym chcemy spędzić więcej ekranowego czasu, a mamy do czynienia tylko z sześcioma godzinnymi odcinkami, które zaczynają się świetnym utworem Mika Jagera. Na samym początku wprowadza nas w klimat bardzo współczesnego dramatu thrillera szpiegowskiego ze świetnymi sekwencjami akcji trudno spoilerować fabuły konkretnych sezonów, dlatego że zawsze opierają się na sporych zwrotach akcji i nie chcę tutaj niczego zdradzać, ale każdy sezon ma swój własny charakter, swoje własne oświetlenie, bywają sezony bardzo mroczne, bywają sezony letnie ale nigdy nasze emocje nie pozostają letnie, tutaj naprawdę zaangażowanie emocjonalne tętni, nie da się wyjść z tego y, serialu, nie da się odpuścić y, kolejnego odcinka, albowiem się na nie wyczekuje i dawno już nie miałem tak, że serial wychodzący tydzień po tygodniu tak bardzo by mnie ekscytował, powodowałby, że cały czas o nim myślę, liczę, że niedługo będę mógł zobaczyć kolejny epizod tej historii, no i oczywiście liczę, że po czwartym czeka mnie piąty, szósty, siódmy sezon i będę mógł kontynuować y, tę podróż przez najlepsze opowieści szpiegowskie. Odzywają się tu trochę echa filmów, na których się wychowywałem, czyli na Bondzie, czyli na Tinker Taylor, Soldier Spy, w którym główną rolę grał Gary Oldman. Gatunek szpiegowski jest mi od zawsze bliski, no i kulawe konie wypełniają tą niszę, którą pozostawili po sobie chociażby The Americans. The Americans byli być może momentami zbyt dłudzy i tutaj jest plus kulawych koni, że to tylko sześć odcinków na każdy sezon znakomicie napisanych, dynamicznych, które chce się chłonąć, też bardzo intrygujących polityczno socj Biologicznie jest tam ta warstwa, która również tętni we kulawych koniach i która powoduje, że ten serial jest jeszcze bardziej wyrazisty, jeszcze bardziej charyzmatyczny. No, nie sposób tutaj dawać jakichś zarzutów kulawym koniom, bo mam wrażenie, że jeśli kupi się tę konwencję, to płynie się z tym serialem przez cztery sezony. No i teraz jedyne, co to będzie wyczekiwać się ogłoszeń kolejnych, mam nadzieję, albowiem kulawe konie to jeden z najlepszych seriali nie tylko tego roku, ale w ogóle ostatnich lat. A zdecydowanie najlepszy serial okołoakcyjny, a zdecydowanie szpiegowski. Moje ogromne polecenie. Tym samym dobiegliśmy końca trzeciego odcinka podcastu Przerwa na serial, a jako że każda przerwa musi się kiedyś skończyć, teraz przyszedł czas na oglądanie miłych seansów. Do usłyszenia. Kolejny odcinek podcastu Przerwa na serial za tydzień.